Dzień dobry, pozdrowienia z mroźnej północy. Ten odcinek otworzę cytatem jednego z moich ulubionych pisarzy. Chodzi oczywiście o Stevena Pressfielda. I Pressfield powiedział tak w jednej ze swoich książek. Większość z nas posiada dwa życia. To, którym żyjemy oraz to nieprzeżyte wewnątrz nas. A pomiędzy nimi stoi opór. Opór przed działaniem. I teraz zobacz. Ten opór przed działaniem przyjmuje bardzo często formę lęku. Lęku przed krytyką, lęku przed odrzuceniem, lęku przed oceną, który jest związany nieodłącznie z tym poczuciem, że jestem niewystarczająco dobry, czegoś mi brakuje, jestem nie taki jak trzeba i zostanie to w końcu obnażone, wyjdzie to na jaw. Pomyśl teraz, jak by mogło wyglądać twoje życie, gdyby nie było tych uczuć w tobie. Gdybyś się tego nie obawiał, nie obawiała, gdyby nie było tych wszystkich myśli, gdyby nie było tego wewnętrznego krytyka i tego lęku, że będzie też i zewnętrzny krytyk. I jak mogłyby wyglądać twoje rezultaty? Ile udałoby ci się osiągnąć w ciągu tygodnia, miesiąca, pół roku, roku, gdyby tego oporu w tej formie nie było? No właśnie. Dlatego dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, właściwie o tym, o sześciu rzeczach, sześciu lekcjach, sześciu patentach na to, żeby mieć kuloodporną psychikę, czyli nie przejmować się opinią innych, właściwie żeby przestało to w ogóle być w polu twoich zainteresowań i żeby po prostu bez tego skrępowania działać. Zapraszam cię w kolejną piękną podróż po twoim umyśle. Zapinaj pasy i lecimy z tematem. Numer 1 to jest zdać sobie sprawę z tego, że to nie krytyka czy odrzucenie nas boli, a nasza historyjka, którą sobie na ten temat dopowiadamy. Nie bolą czyjeś słowa, tylko boli to, w jaki sposób my je rozumiemy i jaką wartość im przypisujemy. Jeżeli przypisuję wartość czyimś słowom, jeżeli te słowa są w jakiś sposób dla mnie ważne, jeżeli mają na mnie wpływ, jeżeli się z nimi identyfikuję i jeżeli wierzę w to, że czyjeś zdanie jest istotne, to wtedy takie zdanie może mnie dopiero dotknąć. Jeżeli wierzę, że te słowa są prawdziwe, wtedy takie zdanie może mnie dotknąć. Jeżeli wierzę, że ma to wpływ na moje życie, jeżeli wierzę, że powinno to mieć wpływ na to, jak się czuję, to takie słowa mogą mieć wpływ na mnie. W momencie, w którym tak nie jest, mam do czynienia tylko ze zjawiskiem. I to jest naprawdę tak proste jak to. Jednakże nie wystarczy o tym wiedzieć, trzeba tego doświadczyć. A jak to zrobić, żeby to doświadczyć? Najlepszym sposobem jest medytacja. Bo w medytacji wbrew pozorom nie chodzi o to, żeby patrzeć na oddech i się uspokajać, tylko w medytacji chodzi o to, żeby obserwować, co robi umysł z pozycji obserwatora, a nie z pozycji samego umysłu. Czyli zdać sobie sprawę, że nie jesteś swoimi myślami, nie jesteś swoimi emocjami, nie jesteś swoim umysłem, tylko jesteś tym, kto przez pryzmat tego umysłu, emocji, myśli, doświadczeń doświadcza życia. Ok? I teraz, czy trzeba medytować z zamkniętymi oczami? Nie. Medytacją może być całe życie. Bo to, co chciałbym ci tutaj przekazać, to zachęcić cię do tego, żeby następnym razem, kiedy będzie się dziać coś takiego, jakieś słowa w twoją stronę, jakaś krytyka, odrzucenie, hejt, zrób sobie postanowienie, że sobie o tym przypomnisz, zatrzymaj się, zdecyduj się nie iść za pierwszą myślą, za pierwszą reakcją. To nie chodzi o to, żeby odrzucać to, jak się czujesz, to nie chodzi o to, żeby wypierać to, jak się czujesz, tylko chodzi o to, żeby się przyjrzeć temu, co w takiej sytuacji czujesz i nie reagować od razu, tylko popatrzeć i rozpoznać, co to są za emocje i w jaki sposób do tych emocji podchodzę, co to są za słowa, jak ja je rozumiem, z czym one są w moim umyśle skojarzone i dlaczego one tak naprawdę na mnie wpływają. Zrozumieć, dlaczego się nimi przejmuję, zrozumieć, jaką naprawdę mają dla mnie wartość i rozpoznać ten schemat, o którym mówiłem na samym początku. Kiedy dasz sobie odrobinę tej przestrzeni, ta sytuacja cię nie wciągnie i nie wciągnie cię w automatyczną narrację, a da ci przestrzeń do tego, żeby umieścić tam własną narrację, która będzie tobie potrzebna. Ok? Tak jak mówię, jest to coś, czego trzeba doświadczyć, a nie coś, co trzeba sobie wyobrażać. Więc wróć do tego, kiedy następnym razem nadarzy się okazja. I tym samym przechodzimy do punktu numer 2. Tym punktem jest zatrudnienie każdego człowieka. Sprawienie, aby każdy człowiek, którego spotkasz na drodze, pracował dla ciebie i pracował dla spełnienia twoich marzeń i osiągnięcia twoich celów.
jak to zrobić w bardzo prosty sposób. Jeżeli nauczysz się autorefleksji, niezależnie od tego, co się wydarza, niezależnie od tego, czy sytuacja jest pozytywna, czy negatywna, to okaże się, że możesz się uczyć i doskonalić na każdym, ale to absolutnie każdym wydarzeniu. Przykład. Kiedy ktoś zaczyna cię krytykować, kiedy ktoś cię odrzuca, kiedy ktoś coś wytyka ci palcami, kiedy ktoś cię hejtuje, warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie, czy aby przypadkiem nie ma racji. Pewnie bardzo często ego od razu się zaprze i stwierdzi, że nie, że wcale tak nie jest. Albo może z drugiej strony wewnętrzny krytyk podejdzie do tego w ten sposób, że ma całkowitą rację i nic się w tym nie da zrobić. Jest to potwierdzenie, że jesteś beznadziejny, no nie? Mi tutaj chodzi o trochę inne podejście. Mi chodzi tutaj o podejście takie, aby podważyć wszystko to, co myślisz na ten temat i zadać sobie pytanie, czy którakolwiek z opcji jest prawdziwa. Bo być może on ma rację, być może nie ma racji, warto się temu przyjrzeć, a dodatkowo, jeżeli nawet okaże się, że coś robię niedostatecznie dobrze, że w czymś mógłbym być lepszy, to przecież jest to dobra informacja, ponieważ widzę, gdzie mogę uszczelnić swoją grę, czyli gdzie mam pole do tego, aby się poprawić i rozwinąć. Dzięki takiej właśnie krytyce, dzięki takiemu, można powiedzieć, feedbackowi, mogę cały czas się udoskonalać. Pozostaje tylko pytanie, kogo tak naprawdę wpuszczasz do swojego życia w roli właśnie takiego komentatora. Bo warto sobie zdać sprawę, że jeżeli ktoś nie jest w miejscu, w którym ty chcesz być, lub jeżeli nawet się do niego nie zbliża, to najprawdopodobniej nie ma zielonego pojęcia na temat tego, o czym bardzo lubi mówić, a jedynie jego ego myśli, że ma to pojęcie. Więc jeżeli na przykład ktoś ci udziela rad finansowych, a sam nie zarabia kasy, to prawdopodobnie nie ma pojęcia, jak tą kasę zarabiać. Ewentualnie może wiedzieć, jak jej nie zarabiać. To może być skuteczna informacja. Natomiast nie jest w stanie się z tobą podzielić wiedzą, jak to robić, bo gdyby naprawdę wiedział, a nie gdyby mu się tylko wydawało, to byłby w stanie ogarnąć swoją sytuację życiową, a tak ma serię wymówek na ten temat, dlaczego ta sytuacja nie jest ogarnięta. Nie jest więc żadnym autorytetem, żeby cię krytykować pod tym kątem. Z drugiej strony, jeżeli ktoś umie zadbać o sprawy, na których tobie zależy, prawdopodobnie ma rację, mimo że twoje ego może się z tym kłócić i twoje ego wolałoby wierzyć, że to ty rację masz. Natomiast jeżeli idziesz w daną stronę, to jest to w twoim interesie, żeby sprawdzić, czy na pewno nie jesteś w błędzie, bo dopiero kiedy zobaczysz, na czym naprawdę stoisz, możesz podjąć skuteczne działania. Więc na tej zasadzie warto po pierwsze przesiać sobie ludzi, których głosy w ogóle wpuszczamy do swojej głowy, a z tych przesianych warto zawsze sobie zadać pytanie, hej, czy może nie jest tutaj coś, co mogę poprawić? I zacząć to traktować jako pozytywne wydarzenie, a nie jako negatywne. Bo w trybie domyślnym ludzie uwielbiają uciekać od bólu, a wszystko boli to, co nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami wobec rzeczywistości. Zatrudnij w takim razie każdego człowieka. A jeszcze dodam do tego, że warto to zrobić, ponieważ to, czy osiągamy sukces, czy nie, o tym decydują pewne działania. To, w jaki sposób działamy, czy działamy, z jaką jakością działamy, to wynika z naszych myśli. A nasze myśli, jakość naszych myśli wynika z naszych podświadomych programów, z naszych uwarunkowań z przeszłości i te właśnie jesteśmy w stanie zmieniać dzięki podważaniu rzeczywistości, emocji, dzięki temu zdrowemu sceptycyzmowi, który pozwala na odrobinę inną perspektywę patrzenia na siebie i na rzeczywistość, czyli zmianę naszej świadomości, naszej perspektywy patrzenia i rozumienia naszej indywidualnej historii. To była rzecz numer 2, a teraz przechodzimy do rzeczy numer 3. I tą sprawą jest nietraktowanie spraw osobiście. Dobra, zobacz, wiesz już, że nie warto iść za pierwszą myślą, wiesz, że boli cię tak naprawdę twoja własna interpretacja pewnych wydarzeń. Dodatkowo wiesz, że możesz z każdego wydarzenia skorzystać, bo może ci ono coś pokazać i teraz dużo łatwiej będzie ci z tego skorzystać, jeżeli przestaniesz traktować rzeczy osobiście, bo tak naprawdę w tym wszystkim w ogóle nie chodzi o ciebie. Jak to? Ludzie bardzo często krytykują nas, ponieważ dostrzegają w nas odbicie samych siebie. Ten schemat nazywa się projekcją. Jest to jeden z głównych schematów ego, który opisał już bodaj Freud i on polega na tym, że nasze ego, chroniąc nas przed dodatkowym cierpieniem, projektuje nasze negatywne cechy, których sobie nie akceptujemy i których nie chcemy w sobie zauważać, na inne osoby. Także widzimy
w innych osobach te zachowania i cechy, których sami w sobie po prostu widzieć nie chcemy. Z drugiej strony ludzie bardzo często nas akceptują właśnie wtedy, kiedy sami potrzebują akceptacji i często próbują po prostu znaleźć sobie towarzystwo czy otoczyć się ludźmi, bo tak naprawdę kieruje nim jakiegoś rodzaju lęk przed odrzuceniem lub sami kiedyś poczuli się dotknięci odrzuceniem i tak dalej i zachowują się w jakiś sposób. Tak naprawdę ludzie zawsze są egoistyczni i ludzi nie interesujesz ty w żaden sposób. Popatrz zresztą teraz na to, co się dzieje, kiedy oglądasz ten film. Tak naprawdę masz w nosie, czy ja się znam na danej rzeczy, czy ja coś w życiu osiągnąłem, czy nie osiągnąłem. Ciebie interesuje tylko to, jak ty możesz na tym skorzystać. Jeżeli spojrzysz na to głębiej, nawet jeżeli się cieszysz z moich sukcesów, to tak naprawdę jest za tym oczekiwanie, że ludzie też będą doceniali cieszenie się z twoich sukcesów. I czy to jest coś złego? Nie. Tak jest ukształtowany nasz umysł, jest on ukształtowany tak, żeby zapewnić nam przetrwanie. Więc zamiast to odrzucać i się z tym kłócić, warto to rozpoznać i zacząć wykorzystywać w sposób po prostu świadomy. I tak samo ludzi nie interesują twoje porażki, ludzi nie interesuje to, że ty masz jakieś przekonania, tylko ludzi interesuje to, co wynika z tego dla nich. Przykładowo, jeżeli ty odnosisz porażkę i ja zaczynam się z ciebie śmiać, czy ja krytykuję ciebie, to mogę to tak naprawdę robić po to, żeby sam się lepiej poczuć, czy aha, jemu nie wychodzi, ja mogę się na tym zbudować, ja jestem lepszy, mi lepiej wychodzi w życiu, jestem mocniejszy i tak dalej. Więc nie interesuje mnie to, że ty poniosłeś porażkę, interesuje mnie to, że ja jej nie poniosłem i że w taki prymitywny sposób mogę się po prostu na tym zbudować. Jeżeli to prześledzisz, to zobaczysz, że nie chodzi o ciebie i ludzie tak naprawdę mają cię totalnie w nosie. Chodzi o ludzi, chodzi o to, żeby oni się lepiej poczuli, czy to doceniając, czy to krytykując. Jeżeli to zaczynasz widzieć, to możesz wykazać się empatią. I to jest dużo lepsze podejście, tak naprawdę, niż podejście osobiste. Bo kiedy zaczynasz wykazywać się empatią, możesz dostrzec, że ludzie są tacy, jacy są, bardzo często w sposób nieświadomy. Czyli nie zdają sobie sprawy z tego, co tak naprawdę kieruje ich zachowaniami. Że czują się tak, myślą tak, zachowują się tak, mówią pewne rzeczy, dlatego, bo coś ich w ten sposób ukształtowało. I najprawdopodobniej za ich agresją kryje się lęk, dokładnie na takiej samej zasadzie, jak wystraszony pies zaczyna szczekać i w końcu, w którymś momencie pęka i zaczyna gryźć. To najczęściej kryje się za agresją, czy to fizyczną, czy to słowną. Wiem bardzo dużo na ten temat, bo kiedyś byłem totalnie w tym miejscu i byłem właśnie tym agresywnym gościem, zarówno słownie, jak i fizycznie. I wcale wtedy nie myślałem, że się boję. Właśnie dlatego nie widziałem tego lęku, bo przykrywałem go agresją i pozowaniem na to, że jestem alfa. A tak naprawdę byłem malutkim chłopczykiem wewnątrz. Także kiedy zaczniesz to dostrzegać, zobaczysz, że ci ludzie, których krytykę tak brałeś wcześniej do siebie, w ogóle nie są groźni w żaden sposób, nie są w stanie tobie zagrozić, tak naprawdę ty ich nie interesujesz i tak naprawdę nie są osobami, którymi warto byłoby się przejmować, ponieważ nie są w tym miejscu, w którym ty chciałbyś być i tylko wykazują schematy obronne. I to nie oznacza, że należy się nad nimi litować, albo nie oznacza, że należy nimi pogardzać czy wstać z góry. To nie jest empatia. Empatia to jest umiejętność wczucia się w to na zasadzie rozumiem, czemu to się dzieje, rozumiem, że nie chodzi o mnie, znam to, więc nie chowam z tego powodu urazy, bo wiem, że nie chodzi o mnie. Idę dalej i realizuję swój projekt zamiast unikać nieprzyjemnego odczucia, które wynika tylko i wyłącznie z mojego niezrozumienia sytuacji i z mojego brania tego osobiście i dopisywania historii do zjawiska, która niekoniecznie jest prawdziwa. Zaczyna, myślę, już klikać, no nie? Trochę inne podejście. I tym samym możemy przejść właśnie płynnie, już w sumie po części o tym powiedziałem, do czwartego punktu, czyli skup się na tym, czego chcesz, zamiast na tym, czego chcesz uniknąć. Ludzie w trybie domyślnym starają się uniknąć bólu. Jednak uniknięcie bólu wcale nie oznacza, że coś zrealizujesz. Świetnym przykładem może być walka z rozpraszaczem. Powiedzmy, masz do wykonania jakiś projekt, ale ciągle rozprasza cię telefon, Instagram, coś tam, albo chcesz obejrzeć serial, wyjść na fajkę, cokolwiek by to było, albo zjeść ciastko, coś co cię rozprasza. I teraz wydaje się, że jeżeli przestaną cię rzeczy rozpraszać, to twoja praca będzie wyglądała w inny sposób. Jednak to, że przestaniesz podjadać, albo to, że przestaniesz pisać na Instagramie, wcale nie oznacza, że zrealizujesz zadanie do końca. Mnie chodzi w tym wszystkim o to, żeby
nie być rozproszonym, nie chodzi o to, żeby w ogóle robić, tylko chodzi o to, żeby kończyć zadania. Jest zupełnie inna taktyka na to, żeby dokończyć zadania za wszelką cenę, niż żeby uniknąć jakiegoś bólu, rozproszenia czy niechcianych emocji w trakcie jego wykonywania. Tak samo jak jest inna taktyka, żeby uniknąć przegranej w wyścigu, dobiegnięcia na ostatnim miejscu, niż taktyka, żeby dobiec na pierwszym miejscu. I dokładnie tak samo jest z tym unikaniem krytyki. Jeżeli ciągle będziesz myśleć o tym, żeby nie było krytyki, żeby nie było odrzucenia, żeby nie było nie takich słów jak trzeba, to skupiasz się na tym, żeby nie przegrać, zamiast na tym, żeby wygrać, zamiast na tym, żeby zrealizować swój projekt. Nastaw więc całkowicie swoje myślenie na to, co się musi wydarzyć, żeby zrobić to, co zakładasz, że chcesz zrobić, a przed czym mogły cię do tej pory powstrzymywać różnego rodzaju emocje związane z krytyką. I zdaj sobie z tego sprawę, że ich uniknięcie wcale nie oznacza wykonania zadania, a próba uniknięcia tego jest tak naprawdę wysublimowaną, ale jednak formą prokrastynacji, czyli ucieczką od tego konstruktywnego działania. Tym samym dochodzimy do punktu piątego, czyli do akceptacji. I ostatnio bardzo mądry stoicyzm mówi o tym, że należy akceptować te rzeczy, na które nie mamy wpływu, a przejmować kontrolę nad tymi, na które mamy wpływ, czyli nad swoimi myślami, odczuciami i działaniami. Natomiast na działania innych ludzi, natury i tak dalej, na to nie mamy wpływu, musimy to zaakceptować. Ja bym poszedł z tym jeszcze kawałek dalej, ponieważ jestem też ogromnym fanem akceptowania, uwaga, swoich słabości, a więc tym samym niechcianych i niepożądanych reakcji. Zobacz. Jeżeli ktoś cię krytykuje, a ty zaczynasz odczuwać wstyd, smutek, żal, złość, emocje, których sobie nie chcesz, to jeżeli zrobisz to, co próbuje zrobić większość ludzi, to zaczniesz próbować się uspokajać. Czyli zaczniesz próbować nie odczuwać tych emocji. Zaczniesz próbować czuć się inaczej. Tak naprawdę będziesz próbować wyprzeć to, co czujesz, bo masz przekonanie, masz tą historyjkę na temat tego, że nie możesz tego czuć, żeby skutecznie działać. To już wiemy. Natomiast jeżeli zaczynasz uciekać od tych uczuć właśnie w jakieś uspokojenie się, w jakąś wizję swojej wielkości, w jakieś racjonalizacje i tak dalej, czy w jakieś działanie, nawet używki i tak dalej, to nie masz okazji poznać tego, co naprawdę sprawia, że czujesz się tak, jak się czujesz, a już bardzo dużo wiedzy na ten temat mamy. Są to różnego rodzaju wcześniejsze uwarunkowania, doświadczenia, przekonania, lęki, schematy i tak dalej. Natomiast zobacz, że jedynie pełne zaakceptowanie tego, że się na przykład boję, które pozwala na przyjrzenie się temu, dlaczego się naprawdę boję, pozwala na to, żeby zmienić swoje rozumienie tego lęku, zmienić swoją postawę wobec tego lęku i na bazie właśnie tego doświadczenia wykuć swoją prawdziwą siłę, swoją prawdziwą odwagę. Bo zobacz, że odwaga nie jest brakiem lęku, odwaga jest postawą wobec lęku. I dokładnie tak samo możesz potraktować każdą emocję i każde odczucie, bo to, co się dzieje, to jest zaproszenie do spojrzenia głębiej w samego siebie i rozpoznanie tego, jak działa mój umysł, jak działają moje emocje, a tylko poprzez rozpoznanie tego, kim i czym jesteś i jak działasz, jesteś w stanie odkryć swój prawdziwy, głęboki potencjał. Zobacz, że próba zmiany emocji to jest nic innego, jak grać, żeby nie przegrać, a próba działania razem z tą emocją, rozpoznania jej i zmiany perspektywy patrzenia na nią i dalej zrealizowanie projektu w związku z tym jest właśnie graniem, żeby wygrać. Także akceptacja każdej swojej słabości, każdej swojej emocji jest kluczem do wbudowania swojej prawdziwej siły, głębokiej siły, która nie jest takim kolosem na glinianych nogach i właśnie taką maską. Przykładem tego, o czym mówię, jest to, o czym wspominałem wcześniej, czyli lęk, który jest przykryty agresją, na przykład agresywnym działaniem. To jest maska, to jest kolos na glinianych nogach. Odkrycie tego lęku w sobie, zaakceptowanie go, objęcie, rozpoznanie pozwala na zmianę zupełnie perspektywy patrzenia na niego i pozwala, żeby ten lęk właśnie prędzej czy później się rozpłynął, bo najpewniej jest iluzją, która została uwarunkowana gdzieś tam na zupełnie innym, wcześniejszym poziomie rozwoju i nie jest już potrzebny ten lęk. I wtedy faktycznie nie ma lęku, który jest czymś przykryty i to jest prawdziwa siła. I mamy do tego ostatni, szósty punkt, którym jest zrozumienie roli podświadomości. Bo wszystko, o czym tutaj mówiłem,
i ostatecznie wszystko, co czujesz, jak myślisz, jak patrzysz na sprawy, jest wynikiem działania twojej podświadomości. Twoja podświadomość to jest system, który ciągle przetwarza twoje wcześniejsze doświadczenia, analizuje to, co się dzieje teraz i porównuje z bankiem twoich doświadczeń z wcześniejszego życia, szuka punktów odniesienia, wspólnych punktów i decyduje, jak wobec tego, co się dzieje tu, zachować się w oparciu o to, co działo się już kiedyś, żeby z największym prawdopodobieństwem przeżyć, czyli powielić schemat, który okazał się być wystarczający już w przeszłości. Więc ostatecznie to, że masz pewną historyjkę na temat krytyki, to, że przejmujesz się jakąś krytyką, to, że masz jakieś przekonania negatywne na własny temat, wynika z wcześniejszych doświadczeń i działania twojej podświadomości, a ona wcale nie musi mieć rację, bo najczęściej te doświadczenia zapisują się w nas na wczesnym etapie dzieciństwa, kiedy mamy zupełnie inny poziom świadomości, zupełnie inaczej patrzymy na rzeczywistość. Dlatego właśnie warto się zainteresować tym, jak zmieniać swoją podświadomość, a tym też zajmujemy się właśnie w Inner War Saga. Także jeżeli czujesz, że to jest temat dla ciebie i chcesz więcej, chcesz zanurkować głębiej w ludzki umysł, a szczególnie podświadomość, high performance i tego typu tematy, zostaw suba, oglądaj kanał i będziemy się widzieli w kolejnych materiałach.